Narodowe Święto Niepodległości. Witam Państwa, tych, którzy teraz dopiero rozpoczęli wieczór z Telewizją Republika. Marcin Bąk, kłaniam się nisko i witam kolejnego z naszych gości, Robert Szydlik, heraldyk. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję, że zechciał pan odwiedzić nasze studio dzisiaj. Mimo że wiele się dzieje, Marsz Niepodległości wciąż jeszcze trwa. Na pewno jest pan także do innych stacji zapraszany jako znawca barw narodowych. Te barwy narodowe widzieliśmy przed chwilą w relacji z Marszu Niepodległości. Morze biało-czerwonych flag, ale w 1918 roku barwy biało-czerwone nie były jeszcze żadnym dekretem, żadnym prawem zatwierdzone jako one polska flaga. One już były świadome. Dla całego narodu było świadome, że to są nasze barwy narodowe. Flaga w Warszawie, można przyjąć, że od 1916 roku, od takiej dość głośnej demonstracji z flagami biało-czerwonymi, było powszechnie już rozpoznawane, że to są nasze flagi, nasze barwy, ale rzeczywiście prawem dopiero 1 sierpnia 1919 roku ustanowiono flagę biało-czerwoną jako symbol państwa. Wcześniej te barwy były umowne, no myślę, myśmy rozumieli, że to są nasze barwy, ale one nie były jeszcze prawnie przyjęte. No, 18 rok, odzyskanie niepodległości, koniec roku, 11 listopada. To można przyjąć, że nie minął pełen rok, gdy władze państwa polskiego uregulowały prawnie symbolikę państwa. No, jak wspominaliśmy przy innych spotkaniach, bo bywa pan w naszej stacji dość często i rozmawiamy na ogół o tej symbolice narodowej. Barwy srebrne i czerwone, białe i czerwone, zależy jak będzie, jakiej terminologii będziemy używać, funkcjonowały w tej naszej świadomości, jak pan to powiedział, i w XIX wieku, i wcześniej. I związane to było i z heraldyką naszych władców, i w ogóle z heraldyką polską, gdzie srebrne mobilia w czerwonym polu są dość częste, prawda? No, to już od średniowiecza ten symbol, orzeł biały w czerwonym polu, to już jest ten symbol nasz główny od średniowiecza, od Piastów, co najmniej od XIII wieku. I najpierw oczywiście te warstwy wyższe, później pewnie ogół narodu zdał sobie sprawę z tego, że te barwy, no one wychodzą wprost. Orzeł biały daje nam dziś na fladze pas biały, pole tarczy herbowej czerwone daje ten dolny pas flagi, bo jest też taka zasada, która mówi o tym, że jeśli byśmy dziś komponowali flagę do jakiegoś nowego symbolu herbu, no to ten górny pas lub taki bliżej drzewca, jeśli byłby pionowy układ barw, to wtedy to białe mielibyśmy bliżej drzewca, tę białą barwę. Także to było powszechnie rozumiane, no, biały orzeł, czerwone pole, te dwie barwy były dla nas najbliższe, ale one też są takie dość powszechne, najczęściej spotykane w heraldyce i w Polsce te dwa zestawienia chyba są takie no, najbardziej rozpoznawane przez nas, nawet i w tej heraldyce gdzieś samorządowej, powiatowej, gminnej, miejskiej. Jeśli pojawia się to zestawienie barw, to społeczeństwo chętniej sięga po tę symbolikę, jeśli właśnie te dwie barwy są reprezentowane. No i też jak się popatrzy na herbarze, wszystkie nałęcze, gozdawy, odrowąże, ogończyki, można by wymieniać bardzo długo te herby, którymi się przecież dziesiątki, czasem setki rodzin szlacheckich pieczętowały, gdzie występuje czerwone pole i srebrne mobilium. No i można przyjąć, że to jest takie właśnie zestawienie najpopularniejsze, bo spotykamy oczywiście herby z polem błękitnym, czy z polem srebrnym. Różne są te zestawienia, ale rzeczywiście to jest najczęstsze, takie najbardziej podstawowe dla Polaków. Gdy widzieliśmy początek już ponad dwie godziny temu, gdy ruszał Marsz Niepodległości, otwierała go grupa rekonstruktorów historycznych na koniach, co warto podkreślić, w pełnym rynsztunku husarskim. I drzewce kopii husarskich były malowane właśnie biało-czerwonymi barwami, a do drzewcy doczepiane były proporce w barwach białych i czerwonych z krzyżem. No, z krzyżem kawalerskim, tak. Oficerskim, różnie go odczytujemy, ale też wiemy, co ten symbol oznacza. To oczywiście jest czyn zbrojny. To jest czyn zbrojny, to jest gdzieś to poświęcenie na polu chwały i takie piękne sięgnięcie do jeszcze w czasach husarii, to było oczywiste, jednoznaczne. Dzisiaj my się doczytujemy tych znaczeń, które jakby po wiekach część z nas rozumie i powinniśmy wszyscy rozumieć. No, jest to odwołanie też do tych cnót rycerskich, gdzie krzyż i miecz szły razem, bo rycerz idący w pole no, miał nadzieję też, że nie wiem, Pan Bóg, Maria i tak dalej, że no, liczył na to Boże błogosławieństwo w polu, żeby zwyciężyć. I ten krzyż zestawiony tutaj jakby z tą tematyką no, patriotyczną, wojskową,
on się jak najbardziej wpisuje, on jest odczytywany, ale to też trzeba pamiętać, że w symbolikach innych państw europejskich też takie krzyże w tym kształcie znajdujemy. Gdy pójdziemy do chociażby Muzeum Wojska Polskiego, tam jest bardzo bogata kolekcja zbroi husarskich, no to na chyba każdym napierśniku mamy takie ciekawe zestawienie. Na lewej piersi właśnie krzyż husarski, po przeciwnej stronie na ogół jest albo wizerunek Matki Bożej, czasem świętego patrona, to może być święty Jerzy, święty Michał. Wydaje się, że rzeczywiście ta symbolika związana z krzyżem kawalerskim była bardzo rozpowszechniona u towarzyszy husarskich. Natomiast na filmach współcześnie robionych, gdzie pojawia się szarża husarii, prawie zawsze ten element wykorzystany przez dzisiejszych rekonstruktorów, czyli połączenie barw białych i czerwonych, występuje. Husarze, towarzysze husarscy są w czerwonych kontuszach, proporcje są biało-czerwone. Nawet jeżeli filmy robią przedstawiciele innych nacji, na przykład Rosjanie, to jest już tak głęboko zakorzenione. Czy rzeczywiście w XVII-XVIII wieku ta husaria tak wyglądała? Ona tak wyglądała. Oczywiście tam pewnie jakieś błędy drobne się znajdą i specjaliści od uzbrojenia znaleźliby jakieś niuanse, ale też trzeba pamiętać, że jeśli dziś ktoś będzie kręcił film i tam się pojawi husaria, to czy będą to filmowcy amerykańscy czy rosyjscy, to prawie na pewno nasi koledzy z Polski rekonstruktorzy w tym filmie się pojawią, bo przecież nikt nie będzie tworzył od nowa formacji, kupował, uzbrajał i tak dalej. To nawet dzisiaj jest dość kosztowne, tak, wtedy kosztowało to majątek. Wtedy był to majątek, ale dzisiaj też to są duże koszty i oczywiste jest, że nikt nie będzie tworzył formacji i uczył jej, bo mamy formację u nas na miejscu. I ja jako Polak się cieszę, jak widzę w filmie niepolskim, widzę tych Polaków, dobrych chłopaków, którzy swój czas poświęcają na to, żeby w rekonstrukcjach brać udział. Gdy mówił pan, wspominał pan o tych zasadach używania barw, które wywodzą się z herbu, potem w formie flagi, wspomniał pan o takiej ciekawej rzeczy, ciekawym aspekcie używania barw narodowych i w ogóle barw, flag wielobarwnych. Mam wrażenie, że wielu naszych rodaków nie ma tego świadomości. Właśnie przyczepianie flagi z barwami pionowymi, umieszczonymi pionowo, gdzie jest drzewce i gdzie jest górny pas flagi wtedy. Przypomnijmy może pokrótce, jak wyglądają zasady korzystania z flagi, gdzie można ją wieszać, z czym nie powinno się jej łączyć. W niektórych mediach ostatnio pojawiła się taka informacja, chyba po to, żeby nie wiem, wywołać jakąś awanturę, że obywatel polski nie może sobie powiesić flagi tej, która często jest przez Polaków używana, tej z godłem, z orłem białym. Oczywiste jest, że jest to flaga zarezerwowana dla dyplomacji, dla przedstawicielstw konsularnych, ambasad Polski na świecie. Używa tego również marynarka wojenna, marynarka handlowa. Jest to bandera wojenna Rzeczpospolitej. No bo na morzu czy za granicą ciężej byłoby rozpoznać, że to biało-czerwone to jest na pewno polskie. Bo tych flag biało-czerwonych czy czerwono-białych kilka na świecie znajdziemy. Nie byłoby to czytelne, więc po to dodany jest ten jeden symbol. Nie, ale oczywiste jest, że jeśli obywatel polski sięgnie po taką flagę, to ma prawo to zrobić, żadnego prawa nie łamie, co innego urząd, instytucja. No tu oczywiście musimy pamiętać, że flaga państwowa biało-czerwona, kropka, bez godła. Nie, czyli ale Polacy jako obywatele mają w pewnym sensie większe prawa co do korzystania z tych różnych flag państwowych niż urzędy. O tyle mają większe prawo, że nie jest to uregulowane i o ile urząd, instytucja działa w ramach, w granicach prawa, to obywatel polski może robić wszystko to, co nie jest zabronione. Nie musi mieć jakiegoś nakazu. Ja się nie krzywię, jeśli Polacy sięgają po taki symbol, bo mają razem te dwa najdroższe symbole narodu i państwa w jednym i właśnie prywatna gdzieś posesja to nie jest urząd. A umieszczanie napisów. Widzimy nawet na marszu tutaj, nie wiem, Strzegom, zawsze z Polską, tak, na tle dużego baneru biało-czerwonego, Katowice, Międzyrzecz. Jak traktować tego rodzaju konstrukcje? Nieraz o tym z panem redaktorem rozmawialiśmy, a ja mam wrażenie, że z każdą kolejną rozmową, gdy ten temat powraca, ja osobiście mniej się na to krzywię, mniej mnie to oburza, ale trzeba jednak pamiętać, jeśli chcemy umieszczać napisy, możemy sobie w dzisiejszych czasach bez trudu wyprodukować coś, co będzie do flagi podobne, coś, co będzie miało inne proporcje, użyć dwóch barw białej i czerwonej, zrobić jakąś nową kompozycję i ten napis umieścić. Jeśli będzie to flaga taka wprost, 5 do 8, widzimy teraz taką w tle, na przykład z lewej strony na ekranie telewizorów, przy takiej fladze nie radziłbym umieszczać tego napisu, bo ktokolwiek się na tym zna,
z Polski, gdzieś z zagranicy, jak spojrzy na to, to powie, no nie jest to przejaw patriotyzmu, a jest to przejaw pychy, że ja koniecznie przyjechałem z mojego miasteczka i muszę się pokazać, żeby mnie w telewizji ziomkowie zobaczyli, że ta nasza flaga tam się pojawiła. Będzie parę osobom miło, ale jest to trochę takie, no jest to trochę nadużycie. Jest nic to trochę nie stoi nadużycie. Na przeszkodzie, żeby stworzyć baner, może na przykład opatrzony na przykład herbem własnego miasta, tak? Tutaj nie ma żadnych przeszkód. I nieść obok tego flagę narodową, flagę w barwach narodowych, co zresztą znaczna część naszych rodaków, którzy przeszli przez trasę Marszu Niepodległości, czyni, jak widać na tych obrazach. Proszę Państwa, z tego co widzimy, większość uczestników dotarła już na błonie Stadionu Narodowego. Wśród nich licznie reprezentowane kluby Gazety Polskiej, nie tylko z naszego kraju. Pamiętajmy, że kluby Gazety Polskiej rozsiane są po całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyją nasi rodacy. Więcej informacji na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć w tej chwili z portalu Telewizji Republika, do którego odwiedzenia zachęcam. A naszemu gościowi bardzo dziękuję. Pan Robert Szydlik, heraldyk, po raz kolejny dzielił się swoją wiedzą z nami. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. A już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi Państwu Michał Trześniewski.